Przechodzimy do wizyty w ostatniej placówki po gimnazjum imieniu Małgorzaty. Proszę, pani dyrektorze. Drodzy Państwo, ja tam starałam się skrótowo napisać o swojej placówce. Szkoła pracuje. Dołączyłam tam również taką tabelę z wynikami testów gimnazjalnych. Muszę się pochwalić, że naprawdę te wyniki testów w naszej szkole wypadały zawsze bardzo dobrze. Nawet powiem szczerze, od 2 lat troszeczkę się zmieniło, ale wcześniej byliśmy najlepsi w gminie. Także sukcesów mamy sporo. Ja tutaj pod tym względem nie będę już Państwu zabierać więcej czasu. W szkole mamy 99 dzieci. Troszeczkę ilościowo tak to wygląda. Kiedyś mieliśmy 180, w ubiegłym roku 114, w tym roku 99. Nauczycieli, którzy pracują, jest 20. Z tym, że ja tam zaznaczyłam, że tylko 9 jest na pełny etat, pozostali nauczyciele są w części etatów różne. Bo każdy przedmiot to specjalista. Nawet jeśli ktoś ma 2 godziny, to musi mieć albo studia dyplomowe, albo jakieś przygotowanie w tym kierunku. Także gimnazjum jest takim specyficzną placówką, że nawet, tak jak mówię, 2 godziny, 4 godziny, to wszystko muszą być z przygotowaniem odpowiednim. Albo studia magisterskie, albo studia podyplomowe, albo kwalifikacyjne. Bardzo tutaj, jeśli chodzi o remonty, dziękuję, że zostało zrobione ogrzewanie, ponieważ na ubiegłym roku szkolnym to, że tak powiem, wisieliśmy na wózku, czy nam to nie szczeli całkowicie. Udało się, jest zrobione. Z tym, że nam jeszcze brakuje takiego finału sprawy, mianowicie pieca. Tam nie wymieniałam tego pieca, ale to jest po prostu cała kotłownia. Bo myśmy wcześniej pisali te nasze potrzeby, więc ja tutaj już nie dołączałam. Natomiast no, wisi nam, że tak powiem, jak miecz kata decyzja administracyjna PIP-u odnośnie oświetlenia sali gimnastycznej. Także no, tutaj też prowadziłam rozmowy z urzędem gminy, to też wie o tym, ale to wymaga jeszcze pewnych potężnych nakładów, więc tutaj trudno było to w wakacje zrobić, ale już mam przedłużony ten termin 2-3-krotnie. Ostateczny termin jest luty, więc myślę, że może w ferie się uda. No i kolejna sprawa związana z kanalizacją. No, przeciekające rury, także możecie sobie Państwo wyobrazić, jak czasami wygląda zapach w szkole związany właśnie z tą kanalizacją. Także to są takie 2 najbardziej potrzebne remonty w szkole. Kanalizacja to też jest kolejny taki poważny temat, ponieważ trzeba zrobić całą inwentaryzację tych rur. Myśmy też z panem sekretarzem na ten temat rozmawiali. Także to jest jedna z kolejnych potężnych inwestycji i no, trzeba to zrobić. Jeśli są jakieś pytania. Dziękuję. Czy są pytania do pani dyrektor? Nie widzę. To proszę Państwa, ja sobie pozwolę udzielić sobie głosu. W stosunku do pani dyrektor szkoły. Tak przeglądając i raport o stanie oświaty i te sprawozdania, które pani przygotowała, naprawdę, proszę Państwa, chcę podsumować, że naprawdę się mamy czym cieszyć i szczycić odnośnie wyników 6 klas w szkołach podstawowych i gimnazjum i różnego typu olimpiad, proszę Państwa. Naprawdę serdecznie panią gratuluję i dziękuję i naprawdę za panią pośrednictwem proszę naprawdę gronu pedagogiczną podziękować. Bo naprawdę jak się to przegląda w stosunku i kraju, i powiatu, i województwa, naprawdę te egzaminy i te różnego typu olimpiady naprawdę padły bardzo dobrze. Jak już Panie to podsumowały, a ja sobie jako przewodniczący tej komisji pozwoliłem podsumować. Mamy się czym szczycić i że oby tak dalej było. Ja rozumiem, jak to były nauczyciele, że różne lata są i słabsze, i lepsze dla nas. Także to nie przewidzimy tego, że na przykład przyszły czy następny rok będzie no bardzo dobre czy złe. Różna młodzież, różne dzieci są i różne lata są, ale naprawdę do tej pory, jak to przeglądamy, że naprawdę jest się czym cieszyć, jako my, jako społeczeństwo, jako gmina i my tutaj, jako Rada Gminy i nasza komisja. Gratuluję jeszcze raz i proszę serdecznie podziękować
całemu gronu pedagogicznemu, bo ja wiem, że to jest zasługa całego grona, poszczególnie nauczycieli. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pani. Ja jeszcze też ze swojej strony chciałam państwu i całej Radzie przekazać, jak wygląda współpraca dyrektorów szkół ze mną, z Księgową, bo nawet niedawno czytałam zarządzenie z miasta, już nie pamiętam jakiego, że w związku z trudnościami finansowymi, bo wszystkie gminy chyba przeżywają obecnie trudności finansowe i próbują to rozwiązywać, więc tam wójt wydał zarządzenie, że wszyscy dyrektorzy podległych jednostek mają konsultować wydatki, które są powyżej 1000 zł. My, panie dyrektorze, potwierdzają to, one się pytają, czy 200 zł mogą wydać. Naprawdę chciałam też podziękować, bo przy tej całej normalnych środkach, którymi pani dysponują, to i tak każdego roku w każdej szkole coś się remontuje i pomaluje, i tak jak pani mówi, i położą się płytki. Naprawdę panie potrafią gospodarować pieniędzmi i doskonale się znają na budżecie, który mają do dyspozycji i potrafią oszczędzać, co też chcę podkreślić i za co podziękować. Dziękuję. Chciałem teraz członków komisji zapytać, bo przechodzimy do następnego, drugiego punktu, wolnych wnioskach. Czy w wolnych wnioskach ktoś z państwa jeszcze jakieś pytania do pani? Dyrektor będzie miał? Tak? Poproszę, może teraz zrobimy przerwę, zrobimy wolne wnioski. 5 minut przerwy. Jeżeli nie ma pytań, podziękujemy pani, żeby pani nie zaczęła. Nie będzie pytań. W takim razie ogłaszam 5 minut przerwy i wskazuję panią.